Powiem wam, że naprawdę, prawie zszedłem na zawał. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i witam was w Returnalu. Czyżbyście mieli déjà vu? Powinniście. Znaczy, zwłaszcza w tej grze właśnie, ale mówię o tym dlatego, że słuchajcie, uśpiłem konsolę i jak ją dzisiaj odpaliłem, żeby nagrać dla was kolejny odcinek z tej właśnie gry, to pojawiłem się w tym miejscu. Pojawiła się informacja, w ogóle najpierw jeszcze, że gra została zaktualizowana w trybie uśpienia. Zapaliła mi się lampka w głowie, od razu czarne myśli, że koniec, po prostu save'a i tak dalej. Miałem menu główne gry, gdzie miałem wybrać grę, zobaczyłem, że gra się dopiero zaczyna wczytywać, a nie jest jakby zatrzymana, no i wiedziałem, że już będzie źle. Na całe szczęście po prostu, słuchajcie, odpaliło się to wszystko od tego momentu. Więc dowiedziałem się, tak, mam ruiny pogłosu, będą wyglądały inaczej niż ostatnio, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś w sumie w tym miejscu w zasadzie nawet skończyliśmy, także chyba tutaj za dużo nie mamy do nadrobienia. Natomiast okazuje się, moi drodzy, że ukończenie aktu to jest jedyny moment takiego w pewnym sensie zapisu naszej gry. Zobaczcie, mam nawet 15 poziom znajomości broni, mimo że gra mi się jakby zresetowała, nie? Ulepszmy sobie integralność, tak jak ostatnio. I możemy ruszać dalej. Postaram się tę broń oczywiście wbić jeszcze na wyższy poziom. Ciekawe, czy gdybym był na 16 poziomie integralności, to żebym od 16 tutaj zaczynał za każdym razem, czy też nie. Ale no, mam nadzieję, że to się jakoś nie traci. Musimy ten pistolet sobie jakoś teraz ogarnąć jeszcze. W sumie mam szansę, że tutaj teraz coś fajniejszego znajdę niż ostatnio, bo ostatnio tutaj nie było totalnie nic. Ale widzę, że są tu pustki. Ta flora coś na Antropos nie rozpieszcza. Pod kątem znajdziek. Muszę przyznać, że to jest chyba najładniej wyglądająca gra, w jaką grałem na konsoli w życiu na ten moment, więc naprawdę jeżeli chodzi o next genowego ekskluziwa, no to daje radę. Jedynie co, to chyba Demon's Souls Remake mogłoby się tutaj jakoś z Returnalem mierzyć, ale myślę, że i tak Returnal tutaj prezentuje się lepiej. A mamy chyba nawet dokładnie tak samo jak wtedy, bo też mam problem ze znalezieniem przycisku jakiegokolwiek. Wiem, że powinienem lepiej eksplorować, ale trochę głupio byłoby mi poświęcić cholera wiele czasu na to, żeby znaleźć jeden guziczek. Z tym mogłoby się to wiązać. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję też Adamowi, tutaj już bez nazwiska, tak jak sobie życzył, za powrót do wspierania mnie na Patronite. Mam nadzieję, że będziesz się dalej dobrze bawić. Jeżeli tak, no to mam nadzieję, że spędzimy razem kolejne miesiące. Zachęcam cię też oczywiście do sprawdzenia maila w sprawie tutaj nagród w formie takiego podziękowania na Patronite. A jeżeli ktoś z was być może, moi drodzy, ma ochotę wesprzeć jakąś moją twórczość, nawet od poziomu 5 zł miesięcznie, zyskując chociażby właśnie przedpremierowy dostęp do filmów czy innych rzeczy, jak na przykład paczkę można ode mnie otrzymać, jakąś taką symboliczną w ramach podziękowania z jakimś drobiazgiem, no to zachęcam serdecznie do sprawdzenia mojego linku na patronite.pl/demonidias. Link macie w opisie. Będę naprawdę niesamowicie wdzięczny nawet za samo sprawdzenie, bo być może coś tam was zainteresuje. Może stwierdzicie, że jednak warto. Zanim to jedno. Tutaj jedną paczkę chipsów po prostu nawet mnie wesprzeć. Byłbym naprawdę niezmiernie wdzięczny, bo ile osób by to zrobiło? Znaczy, jakby wiele osób to zrobiło, to naprawdę jest to znaczące wsparcie. A miesięcznie nawet 5 zł robi różnicę w skali roku. A tymczasem mamy zamknięte przejście. I tutaj nas jeszcze nie było. Także w sumie niczego nie straciłem, można powiedzieć. Ciekawe, podążaj za piosenką. No tak, tutaj ostatnio słyszała piosenkę, co Selena sama skomentowała. Ciekawe tylko, czy jeżeli zginę, o Boże, to wszystko to będę musiał powtarzać? Czy też od tego miejsca zaczniemy w tym akcie? Czy to jest taki faktycznie safe, tak jak powiedziałem na początku odcinka? Czy może jednak rozumiem to jakoś na opak? Zobaczymy. Tak czy siak, posłuchajmy. Jest, działa w końcu. Może po update'cie gry zaczęło działać. Zamiast porzucać wszystkich, żeby tu przybyć. Nic się nie zmieniło. Usiadłam przy pianinie i chociaż raz poczułam. Teraz wzywa mnie muzyka. Jak mogę to zatrzymać? Nie chcę stać się kobietą, przez którą moim głosem przemawia szaleństwo. Jezu. Naprawdę niesamowite takie problemy psychiczne jakby dzieją się w głowie Seleny. Jakieś takie naprawdę poczucie bezsilności, mam wrażenie. Trochę wyrzutów samej do siebie, że dążyła taką drogą i spotkało ją to, co spotkało.
to naprawdę idzie zwariować, nie? W takiej sytuacji, jakby no to jest wiadomo, nierealne, ale jakby człowiek się tak zastanowił, starał się jakoś tak empatycznie wczuć w tę jej sytuację, się na pewno nie zdziwi, że nasza bohaterka przeżywa to, co przeżywa. Jezu, ale mimo wszystko nie sposób odmówić, że jest tu ślicznie, a zarazem przerażająca właśnie dlatego. Kurde, nie trafiłem go. Wow, adrenalina na drugim poziomie. Nice. Nie zapomnijcie też, moi drodzy, o zostawieniu kciuka w górę. Szczególnie pod tą serią byłbym bardzo wdzięczny, ponieważ... mamy sekret. Ponieważ wiem, że ona się cieszy trochę mniejszym zainteresowaniem niż inne serie na moim kanale, przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam. Natomiast wiem, że czasami YouTube niestety ucina te zasięgi. Ostatnio prowadzę dwie serie naraz, więc też z tymi powiadomieniami jest trochę trudniej. W sumie, tu się nie ma nawet co się zastanawiać, tylko iść, pobolić, zbierać go ile wlezie i tyle. Czy mógłbym to w ogóle przeskoczyć na przykład, nie? Tu też się tworzy takie coś. No, trochę go zebrałem, tam jest jeszcze chyba. Jest jeszcze. Nice. I możemy się już... O kurde! Zdzieliło mnie na sam koniec. Ale możemy się ewakuować. Ale adrenalina wyzerowana, ale bez dramatu myślę. Kto wie, może teraz już z nowymi umiejętnościami, nowymi zdolnościami byłbym w stanie zdobyć wszystkie ksenoglify na Antropos. Może to naprawdę nie... Znaczy na pewno nie był to błąd, że za pierwszym razem nie udało mi się wszystkich zdobyć, ale może mogę teraz jeszcze lepiej to wszystko poprowadzić. Pytanie... A, nie zobaczymy ile mam w sumie ulepszenia skafandra. No właśnie, tego się nie dowiemy. Mam klucz do domu, mamy karmazynowy klucz, mamy atroładowarkę, hermesowy przekaźnik i irakijski chwytak. No generalnie sama w sobie gra i tak mi zresetowała te przedmioty, więc serio, po tym update'cie, przy tym, że to mi się jakby wyłączyło, to za dużo i tak nie straciłem, można powiedzieć, nie? Dobra, jest teleporter. Na dole jest śmierć, więc dziękuję za taką możliwość, podziękuję za to rozwiązanie. I mamy dom, moi drodzy, po raz kolejny, no to jest naprawdę interesujące. Mój dom na Atropos. Po raz kolejny, nie? Dlaczego on się cholera akurat na Atropos w ogóle zmieści? Nie mam pojęcia, nie wiem czy nam gra to w ogóle kiedykolwiek wyjaśni, ale sama okolica mam wrażenie, że wygląda zupełnie inaczej. Chociaż... jakby... inaczej. Ta roślinność, mam wrażenie, że się prezentuje nieco inaczej. Ale to, że tutaj mamy te przekaźniki w takim miejscu, a nie takim tutaj są te wrota, to wygląda tak samo. Ale rośliny na przykład są inne. Może mi się wydaje, może sobie tutaj coś już... dopowiadam. Może to jest dokładnie to samo, co widzieliśmy. Nie wiem. Mam takie wrażenie po prostu. Spróbujemy wejść. Każdym razem, gdy odchodzę, wracam. Świeci się światło. Coś innego się powinno wydarzyć. To będzie naprawdę upiorne, znowu coś czuję. Mam nadzieję, że już nie będziemy mieli tutaj możliwości, aby powrócić do tego domu, ale jednak jest. Wszystko się zmieniło. Co tu się dzieje? Co się zmieniło? No wygląda tak samo jak wtedy. O co ci chodzi? Jakaś sekretarka pewnie będzie, zgaduję. Hej skarbie. Nie wracam do domu. Mhm, tylko tyle? Leki? Ostatnio dawałam radę bez nich. Może nie zaszkodziłoby, szczerze mówiąc, w tym stanie akurat. Okej, kontynuujmy. No dobra, tego chyba akurat nie było. Jakby... uciekającego obrazu? Jezu. To jest doprawdy upiorne. Książek jest mniej. To w innych czasach jakbyśmy chyba byli w tym domu. Czy te plamy tutaj były? Musimy koniecznie iść na górę. Halo. Na upiorną górę. Kto tam jest? Pewnie znowu astronauta, co? Przyznam, że w tych sekwencjach zawsze serce bije jakoś szybciej. O nie, kołysanka. To jest dopiero straszne.
opóźnienia w odpowiednim dopasowaniu. Astra znalazła sposób, żeby... Przeczytajmy. Uruchom. Polecenie DOS. Dodaj przydzielatrykop. Aha. Przydziela tryb kopia. Okej, okay, bez odstępu po prostu. Wpisz opcje plików. A. Wpisz pli. B. Wpisz bxp. Wpisz martwy chronos czeka śpiąc. Wpisz kod. Błąd. Opóźnienie naszej odpowiedzi. Odpowiednie dopasowanie. Astra. Procedury awaryjne. Ewakuacja zatwier. Wpuść mnie. What? Okej, okay, to jest upiorne. Kto się dobija do tego domu, do cholery? Jezus Maria. Naprawdę? A, teraz te książki są tu. A, trochę inne, szczerze mówiąc, ale widać, że naprawdę Selene ma dość jakby monotematyczne zainteresowanie, jeżeli chodzi o literaturę. Szanuję takie coś, no ma swoją pasję, widać. Lub miała, bo teraz chyba żałuję tego wszystkiego. Któż to będzie? O nie. On tu stoi. Czy my naprawdę mamy tutaj podejść? Jezus Maria. Wciąż czeka. Dlaczego on to robi? Za nią będzie. Coś tu jeszcze możemy zrobić? To było takie porozrzucane? Chyba na górę muszę iść. Może znowu do komputera? Tego nie było. Książka otwarta? Serio, możemy tak poczytać nawet. Po zbyt długim rozwodzeniu się nad tym, co pismo odmowne oświadczało tak bezpośrednio, panująca na zewnątrz mgła uformowała się w osobę stojącą przed drzwiami. Kolejne niechciane wspomnienie. Gdyby podpowiadane przez instynkty Talii ryzyko opłaciło się, to spaliłoby to wszystko i całą resztę. Rozpętaj chaos w całym systemie, powiedziała do niego. Ta decyzja wyglądała na brawurę, ale była reakcją, która ostatnio często ją nachodziła. Jutro pewnie tego pożałuje. I to bez luksusu, butelki ambrozji czy wspaniałego łóżka, do którego można się wczołgać. Zguba głosiła jej imię, a ona przyjęła to niemal z zadowoleniem. Teraz, gdy otoczenie nabrało stabilności, wydawało się, że to wystarczająco bezpieczny moment na sprawdzenie okolicy pod kątem baniek rzeczywistości. Weszła do przedsionka, poprawiła sprzęt i przeskanowała wnętrze. Trzeci przypadek. Brak wyrw nierealności w materii energii. Systemy nominalne. Zmarszczyła brwi. Ostatni komunikat układowy kłamał. Ten status od lat nie był prawdą, niezależnie czy to kpina, czy nadzieja. Było to lepsze niż komplikacje, przy których załoga nie miała czasu na ponowną kalibrację, zanim nastąpiła śmierć mózgu. Przy odrobinie szczęścia mogła przeżyć to zanurzenie. Sąsiednie drzwi zostały wyłamane z potężną siłą. Już samo to było dowodem, że w końcu była bliska sukcesu, pomimo domniemanego niebezpieczeństwa. Przekroczyła pierwszy próg. Z wygaszonego monitora po drugiej stronie dobiegł bełkot. Gdy podeszła, przeszedł w stłumiony płacz, jakby zanurzony w niezliczonych sążniach znajdujących się pod nimi. Wtedy zrozumiała, to był kipiący ichor. Bez zawahania włożyła ręce do środka. Poczuła nicość. Jak zawsze, wewnątrz słona pustki nie odbierała fizycznych bodźców przy poruszaniu rękami, tylko późniejsze fantomowe wspomnienia, badania, sięgania. Nie mogła dotknąć czegoś, co było tytanem. To on musiał się ukrywać. Gdyby tylko mogła wyciągnąć rękę parę centymetrów dalej.
Echo przemocy spadło jak gilotyna na klawisze pianina, tuż obok miejsca, gdzie stała. Wyrwała ręce z Ihoru. Jej serce waliło jak więzień klatki piersiowej. Było bliżej niż ostatnio. Niezrażona, sfrustrowana utratą szansy schwytania bezbronnego tytana, zbadała źródło hałasu. Powietrze wibrowało w rytm znienawidzonej przez nią piosenki. Pewnie chodziło o efekt. Jej palce zatańczyły. Przywołała piosenkę jedynie przez złośliwość i żeby udowodnić temu, co ją obserwuje, że to ona tu rządzi. Acheron! Huk dochodził sprzed sionka. Acheron! Acheron! Zero odwetu. Czy XO? XO? Odwetu. Domagał się jej uwagi. Wyjątkowo w porę. Acheron! Tali wpadła jak burza do przedsionka. Odebrała, lecz nie usłyszała odpowiedzi. Brzęczenie przerwanego, nieudanego połączenia. Jej sprzęt był niszczony od środka, tak jak ona. I wtedy podobnie warkot zaczął dobiegać z wypełnionego ich chorem monitora. Wróciła do niego i obserwowała. Bez oczekiwań. Mimo to się pojawił. Dwa wymieniające się obrazy. Dawno wymarłej przeszłości i nigdy nieistniejącej przyszłości. Znała te linie czasu, będące bolesnym ciężarem w jej umyśle. Gdy tylko odbierał kierunek na spokojny sen, który noc po nocy był jej odmawiany, cena nekrofizyki, obrazy przestały się obracać, zastygły na jednej klatce. Astronauta odwzajemnił spojrzenie. Rozpoczynając tło, Tali rzuciła się na korytarz łączący przedsionek z... Dość takie wymowne, jakby nie było, nie? Ośmiornica? Idzie. Cthulhu? O kurde! To było niespodziewane. Nie powiem, że było straszne, ale pewnie niespodziewane. Znowu ta kostka. Chyba komputer jeszcze mamy do sprawdzenia. Już nie komputer, a notatki jakieś. Astra Corporation. Nigdy tego nie widziałam. Niefortunne spóźnienie. Niedopasowanie. Do kogo to jest? Przeczytajmy. Spółka Astra. Główna siedziba Stany Zjednoczone Ameryki. Droga kandydatko, przepraszamy za niefortunne opóźnienie naszej odpowiedzi. Przy tak onieśmielającej liczbie aplikantów znaleźliśmy się niespodziewanie w sytuacji zarówno niezwykłej, jak i bezprecedensowej. Doceniamy Pani zainteresowanie, jednak po dokładnej analizie materiałów zdecydowaliśmy się kontynuować rekrutację z innymi kandydatami, których doświadczenie i predyspozycje są bliższe naszym obecnym wymaganiom i przyszłym potrzebom. Na ten moment, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymagane w misji w kosmosie, uważamy za nieodpowiednie, że nieodpowiednie dopasowanie umiejętności stoi nam na przeszkodzie do przyjęcia Pani do załogi. Gdybyśmy mieli więcej ofert zgodnych z Pani dziedziną, zachęcamy do ponownego wysłania aplikacji. Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem. Z wyrazami szacunku, dowództwo Astra. Co jest grane? Jakby nie dostała się w ogóle do tego miejsca. Co jeżeli to wszystko dzieje się po prostu w jej głowie? I ona nawet... Nigdy się nie znalazłem na takiej planecie. To by był ciekawy plot twist, nie? Uplikowany nowy przedmiot. Nieznany artefakt jakiś mamy. Przedmiot osobistej gra melodia, gdy znajdzie się w pobliżu ukrytych lokacji. Pozytywka. Super. To możemy znaleźć te sekretne pomieszczenia. Czyżbyśmy zrobili w tym momencie wszystko, co było w tym domu, w tej sekwencji? W ogóle ten dom jest jeszcze bardziej zniszczony, niż był wcześniej. Tam coś jest, ale nie byłbym chyba w stanie się tam dorwać. Raczej bez szans. Może kiedyś będzie jakiś double jump i wtedy bez problemu. Ale na razie nie ma opcji, żebym tam wbił się jakoś. Bo na dom nie doskoczymy, nie? Zaraz. No nie, moglibyśmy, ale jednak nie. Okej, zostawmy to w spokoju. W końcu tutaj na broń. Inny karabin? Miotacz elektroprętów.
Prądownica. Szczerze, to już ten pistolet chyba wolę. Nie, że szybciej strzela, to jeszcze dodatkowo obrażenia ma większe. No serio, wszystko na tym Atropos jest bardziej jeszcze podniszczone niż było, gdy to się dzieje wiele lat później. Ale nie tylko, bo nawet te wspomnienia z tym domem były w tym gorszym stanie. Po paru latach mam wrażenie. O kurde. Muszę uważać, bo jestem na hita. Dobra, już nie. No ale wciąż. Mówię de facto, że mam fajną sytuację tutaj. Ekstra, jakoś się udało. Na dole jest leczenie. Nie mam żeby szans, żeby to rozwalić. Jest pobliski translokator? Bliski. Czyli moglibyśmy zlecić stąd, na dół zgaduję, ale może najpierw spróbujemy ścieżkę poboczną jeszcze? Że będą jakieś przedmioty do leczenia? Cokolwiek? O Boże, zryw nieaktywny. Aha, i nie mam przedmiotu na regenerację mojego życia. Skazitelny kalibrator, super. Nie przejdę przez to. Znaczy przejdę, w jedną stronę może, ale nie przeżyję. Niektóre patrzą na mnie z wysoka, inne z dziur. Mam za mało życia. Jezus Maria. Czym się stałam? Hej, to był sekret, ale ja nie słyszałem pozytywki. Dziękuję bardzo. O kurde. I to jeszcze te mocne takie. Dobra, jakoś się udało. Co to kurczę było? What? Tu są jakieś sekrety. Ksenofag będzie obolić po prostu. I z drugiej strony. Świetnie. Nawet nie pomyślał, że coś na kurze może być. O kurde. No może być, to coś niefajnego. O kurde. Na hita jestem. Dobra. Przynajmniej teraz kwasu nie ma po przeciwnikach, nie? Wiecie, w związku z tym, że żadnego pasożyta nawet nie mam teraz na sobie. Też by to trzeba było zmienić. Nie, obrażeń od upadku nie mam żadnych. Nie jest aż tak źle. No co jest kurde? Co mnie niby tknęło? Okej, okay, więc i fabułę poznamy. No nie, no bez jaj. Wszystkie chwile mojego życia. Ten świat odbiera mi je. Jedną po drugiej. Co to? Jezu, spokojnie. Świat ciągle się zmienia. Przez ten cały czas czekał, aż wrócę. Jest to jakiś nowy wróg. Nie kojarzę takich potworów. No to już nie są przelewki, słuchajcie, tutaj. Ta lokacja już nie jest taka prosta. No bo szczególnie na początku, gdzie... Jeszcze moja postać jest słabsza. Tylko mam nadzieję, że nie będą się powtarzać tych wszystkich sekwencji w domu, które teraz zrobiłem, bo... byłoby trochę bez sensu.
na dole coś jeszcze było do zdobycia. Tu już nic. Aczkolwiek. Eter? Nie, kalibrator zużyty. No dobra. Tu będzie ryzyko jakieś? A nie, to jest eter po prostu. W porządku. Tu jakiś przycisk gdzieś powinien być, tylko... Jest! Tylko chciałem powiedzieć, że go znaleźć najpierw, no ale... Jakoś się udało. W sumie mamy pistolet, który zamiast szybkostrzelności to ma większe obrażenia dodatkowe i doładowane pociski trochę wyżej. No może byśmy go wzięli, nie? Nie jest źle z tą prędkością. Niech będzie. To sobie to otworzymy jeszcze. Nie, no bez jaj. Nie mam... Aha, bo to nie przeszło. Nie mam ulepszenia miecza. Okej, bo tak, bo to był przecież przedmiot, który się cofa. Ojejku, ciężko, ciężko, ciężko. Return. No i to znowu takie samo mamy, co wtedy? To widzę, że jest trochę, kurde, skryptowany w ten sposób. Ten, to pomieszczenie poboczne musi tak, kurczę, dziwnie wyglądać. Karabin tachymatyczny, w porządku, może być. Dopóki to nie jest, nie ma ciężkiego kalibra, to jest jeszcze okej. No tu się podzieje, słuchajcie. To już jest nowość. Ciężko będzie tu wyzbierać wszystko. To już jest ciężki kaliber chyba. Trzeba będzie mieczem przywalić, aby jakoś to zbić. Nice! Dobra. Naprawdę jak Cthulhu jakieś. O cholera. Jeszcze dwa. Chyba tyle, mam nadzieję. Trochę leczenia się przyda. Oby to było leczenie, a nie sama żywica. Mały Sylfion, wadliwa żywica. Dobra, zaryzykuję. Aha, poniosłem obrażenia i adrenalin mi zresetowało. No okej. Okay. No nie zawsze ryzyko popłaca, ale chyba minimalnie do przodu i tak jesteśmy dzięki temu. Przy okazji mam żywicę, więc ten pasek zdrowia powinien się w końcu jakoś rozwinąć też. Oby jak najszybciej po prostu. Tu jest jeszcze obolit, ale... To jest ta... Wysokie prawdopodobieństwo. Wiecie co, niech będzie. Minus 50% obrażeń broni, gdy jesteś w powietrzu. Nie jest źle. Używaj przedmiotów zużywanych. Jeden raz użyję, już nie mam efektu. Także spoko. Eter. Szkodliwa żywica. Udało się, proszę bardzo, jest ulepszenie. Zapewniam pozostałości po trzech następnych wrogach, potem się odczepia. Przy odczepieniu pożera dużo biegłości. Nie dziękuję. A to? Atroklucz, o, no i od razu lepiej. I jeszcze ksenoglif. Szyfr ksenoglifu. Ale niczego do odszyfrowania tutaj nie widzę. Niczego tutaj niestety nie ma. Okej. Okay. Chyba wszystko. Mi się wydaje, tamtego pasożyta, co widzę, to nie chcę. O kurde. Szybko, póki tarczy nie ma. Pięknie. Nie.
dźwięk, móc od razu podbiec pod przeciwnika po jego rozwaleniu. Ale eter ładnie leci, muszę przyznać, w tej lokacji. Ale mam szczęście na tym branie. Dobra, można w końcu sobie ulepszyć i nie tylko skafander, ale jeszcze wyleczyć się. Także zróbmy to czym prędzej. O. Jezu! No to się ulepszyłem. Ile ich tutaj było? 5? Jeszcze jakiś jest? Nie, ale na mapie przez chwilę było czerwono jeszcze. Eter! Jezus Maria, naprawdę! Eter tak się pospolity tutaj widzę stał, że szok! A ja mam teraz do integralności łącznie 55%, no ale wiadomo. Chodzi mi o mój pasek zdrowia, który no nie jest jakoś tam podładowany. Niesamowicie. A. Czuć trochę tę różnicę teraz, jak mam już taką adrenalinę. 2-0 teraz, to już w ogóle. Będzie nieco lepiej. O nie! Udało się to odbić od tego jakoś, okej. To wiem, że tam też mogłem jakoś tak to przejść, ale nie chcę, wiecie, ryzykować, czy zginę, szczególnie, że miałem malutko życia. Kolejny atroklucz. A coś mi mówi, że tutaj na dole będzie znowu właśnie trzeba przejść jakoś po tym wszystkim, odbijając się od tej lawy, czy czymkolwiek to jest. Tu mam jeszcze jakiś przedmiot. To nie jest znowu, nie, to jest kalibrator. Myślałem, że to jest znowu atroklucz. To byłoby dość dziwne, gdyby tak pospolite one były. I znajdźka, która wymaga klucza. No okej, okay, zobaczmy. Użyłem przedmiotu jednorazowego, jakby nie patrzeć, ale to jest, nie wiem. Głodny kokon. Dodaj 20% mocy do oszołomienia każdego przyczepionego pasożyta. Aha, za każdego przyczepionego pasożyta. Spoko. Chyba tyle. W zasadzie, co tutaj moglibyśmy jakoś fajnie sobie podziałać. Ewentualnie jeszcze zobaczymy, co tu jest na dole. O, obolit. Znaczy nie jest to złego, no przecież jasne, że nie. Potrzebuję trochę więcej zdrowia. Będę robił te ścieżki poboczne, myślę. Wiadomo, że jest to jakieś tam ryzyko. Oho, to tu się utopię. Tu na pewno będzie jakaś umiejętność, aby można było wejść pod wodę. No na razie mogę o tym zapomnieć. I to chyba, słuchajcie... Byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zobaczymy sobie tylko, jak to będzie wyglądało. Ło, to będzie jakaś większa bitka, słuchajcie. Także to wszystko zostawimy sobie już na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. I tak, zostawcie proszę kciuka w górę. Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Link macie w opisie. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym i dziękuję też wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia jutro o 20:00 w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Returnal. Trzymajcie się i cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.